jeszcze pójdę do innego lekarza. Dobrego dnia. A też ta dobrego dnia. Johnie! Tak, Saro? Johnie, dlaczego pani Polly Pepper wybiegła zdenerwowana? Cóż, tylko usiadła na jeżu. A jeż jak zwykle spał na fotelu. Johnie, a ten co zmalował? No niby co, przecież grzecznie sobie leży. Musisz odprawić tą kreaturę. Wszyscy się boją, a dopiero co zaczęło nam się lepiej powoli. A teraz powadniemy w całkowitą ruinę. Jeśli natychmiast nie odeślesz aligatora, to nie jest aligator, to jest przecież krokodyl. Jak zwał, tak zwał. Grunt, że nikt nie chciałby go znaleźć pod swoim łóżkiem, ma zniknąć z tego domu. Przecież obiecał mi, że nikogo nie ugryzie. I ja mam w to uwierzyć. Bzdury, bzdury i bzdury. Niech wraca do cyrku. Nie lubi cyrku, a nie mam pieniędzy, żeby odesłać go do Afryki. Powtarzam, nie zgadzam się, żeby u nas mieszkał. Przecież on zżera podłogę. Jeśli go natychmiast nie odeślesz, to... To co? To wezmę i wyjdę za mąż. Trudno, wyjdę za mąż. Siła wyższa. Ale krokodyl na pewno zostanie. Niech to. Cici! Moja walizka. Jak tak można? Wyprowadzam się z domu. I co my teraz zrobimy? Nie mazgaj się, Gabga. Musimy coś wymyślić. Tutu, masz jakiś pomysł? Nasz doktor wie o zwierzętach absolutnie wszystko. Powinien leczyć zwierzęta. Tak. Gadasz sensem. Powinien zostać doktorem od zwierząt. One patrzą się raz, dwa, że jest najlepszy. Papa, jest najlepszy! Najlepszy na świecie. Doktorów od zwierząt nie brakuje. No, że nie brakuje, ale... Ale co? No ale są to pani! Tak. Doktor? To jest to dziwne. Skoro wiesz, o czym mówimy? Polinezję. To nie tajemnica. W dzieciństwie nauczyłem się waszego języka. To niemożliwe. Ściemnia. Nie damy się nabrać! Nie damy się nabrać! Sprawdźmy go! Kaka! Oj! Fi! Fi! No, to co to znaczy? Czy owsianka już gotowa? Co? Ale jak? Zbliżę się stało padać? Skąd wiesz? Zmarszczyłeś nos, czyli zadałeś pytanie. Nieźle, co? Wow! Jesteś pierwszym człowiekiem, który gada po naszemu! Tak, masz rację! Doktorze, doktorze! Co się stało? Właśnie dostałam wiadomość od kuzyna z Afryki. Wśród małp wybuchła epidemia. Wszystkie chorują i mnóstwo z nich umiera. Ale słyszały o tobie i błagają, żebyś przybył do Afryki i powstrzymał chorobę. Kto przyniósł ci wiadomość? Jaskółka. Ale już odleciała. Chętnie udałbym się do Afryki. Naprawdę? Ale nie mam pieniędzy na bilet. Możemy poszukać statek. Ale od kogo? Ja wiem. Lekarz, któremu doktor wyleczył dziecko. Może teraz użyć nam statku. Tak, świetny pomysł. Świetny pomysł. Ruszajmy na wybrzeże. Thank you.
Polinezjo, prowiant na pokładzie? Tak jest, kapitanie! Jeep, liny i kotwica gotowe? Gotowe, kapitanie! Załoga na pokład? Ahoj, przygodo! Niedługo powinniśmy zobaczyć wybrzeże Afryki. Coś się do nas zbliża. Ale o rany! Ale fale! A co to jest? Nie jestem pewna, ale chyba rozbiliśmy się o skały. Fatalnie! W statku jest wielka dziura. O rany! Toniemy! Do środka wlewa się woda. Co za los! Uderzyliśmy prosto w Afrykę. Musimy dopłynąć do brzegu. Ale nie każdy potrafi pływać. Dam, dam! Weź koniec liny, leć na brzeg i przywiąz ją do drzewa. To lina życia. Kto nie umie pływać, przedostanie się po niej na ląd. Nazywam się John Dolby.
Przybyłem tutaj, by wyleczyć chore małpy. Zabrania ci podróżowania po moim królestwie. Wiele lat temu biały człowiek ukradł z naszej ziemi złoto. Pozabijał słonie dla ich cennych kłów i potajemnie odpłynął. Zabierzcie tego szamana razem z zwierzakami do najlepiej strzeżonej celi. Nie zrobiliście! Nie chcę! Rano się kąpały. Za to twoja sierść
chyba tęskni za szczotką. Co zrobicie, jeśli same będziecie miały problem? Lwy nie mają problemów. Nie pomożemy. Jesteś nareszcie. Pałęcasz się od rana nie wiadomo gdzie. Doktor, który leczy małpy, chciał, żebym ja, król zwierząt, był małpią pielęgniarką. Oczywiście zgodziłeś się. Oczywiście, że odmówiłem. Nigdy nie miałeś ani kropli oleju w głowie. Obraziłeś jedynego człowieka, który potrafi wyleczyć każdą chorobę. Jest czuły i życzliwy. Jedyny, który zna język zwierząt. I to teraz, kiedy nasze lwiątko potrzebuje pomocy. Wracaj tam natychmiast, przeproś doktora, zbierz wszystkie zwierzęta i róbcie wszystko, co doktor wam rozkaże. Haruj jak wół, może go udobruchasz i zgodzi się zbadać nasze lwiątko. No idź już! Rar! Co ty tu robisz? Akurat tędy przechodziłem. Polinezjo, co się stało? Małpki dopiero zasnęły. A, to tylko ty. Znalazłeś już kogoś do pomocy? Nie, i bardzo mnie to martwi. W dzisiejszych czasach trudno o pomoc. Zwierzęta zwyczajnie nie chcą pracować. Takie już są. Polinezjo, widzę, że nie jest ci łatwo. Postanowiłem wyświadczyć ci przysługę i zrobię, co w mojej mocy, żeby pomóc. O ile nie będę musiał myć tych chorych i brudnych małpiszonów. Skąd ta zmiana u króla lwa? Przepraszam, nawet dumne lwy mogą mieć problemy. Mamy w domu chore lwiątko. To nic poważnego, ale żona się niepokoi. Wpadniesz, żeby rzucić na nie okiem? Bardzo chętnie. Zabiorę tylko lekarza. Człowiek chce nas opuścić. Czy nie jest tu z nami szczęśliwy? Poprośmy go, żeby został. Może się zgodzi. A może zbudujemy nowy dom i nowe wygodne łóżko. Tak. Dobry pomysł. Doktorze, zostaniesz z nami? Opuszczam waszą krainę z wielkim żalem, ale jest wiele miejsc, gdzie jestem bardzo potrzebny. Wiele zwierząt jest bez żadnej pomocy i opieki. Pomyślcie chociażby o waszych przyjaciołach mieszkających w zoo. No tak. Gotowi na nową przygodę? Gotowi! Kierunek? Zoo!